Rośnie liczba internetowych przestępstw. W ubiegłym roku w Polsce stwierdzono ich prawie 83 tysiące. Jak chronić się przed cyberprzestępczością? Tego mogli dowiedzieć się dziś studenci i pracownicy Uniwersytetu Opolskiego. Najważniejsza jest prewencja. Po stanie epidemii przeszliśmy w świat wirtualny i przestępcy poszli za nami, tak? Więc te przyzwyczajenia związane z informatyzacją, ze korzystaniem z środowiska informatycznego zostały i przestępcy również w tym środowisku działają. Cyberprzestępstwa obejmują działania takie jak kradzież danych, oszustwa finansowe czy hakerstwo. Aby się przed nimi chronić, ważna jest czujność w sieci. W przypadku ich wykrycia zgłoszenia można dokonać na policję osobiście lub poprzez internetowy formularz Wydziału Cyberprzestępczości.